Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. Miniony weekend obfitował w wydarzenia bokserskie. W piątek i w sobotę w Stanach Zjednoczonych odbyło się kilka ciekawych gal. Punktem kulminacyjnym było starcie manego Pacquiao z Adrianem Bronnerem, które okazało się teatrem jednego aktora. Drugi swoje przedstawienie odegrał wyłącznie poza ringiem. Doszło też do kilku sporych niespodzianek. Zapraszam zatem na podsumowanie tego wszystkiego, co działo się w weekend. Zaczynamy od piątku i gali w Weronie, gdzie w walce wieczoru Bryant Jennings zmierzył się z Oscarem Rivasem. Przed pojedynkiem stawiałem na zwycięstwo Jenningsa, to pięściarz bardzo solidny, który wcześniej na zawodowych ringach przegrywał tylko z Władimirem Kliczko i Louisem Ortizem, a zatem z absolutną czołówką wagi ciężkiej. Rivas był niepokonany, ale nie miał na swoim rozkładzie żadnego ciekawego nazwiska, a ostatnio nie błyszczał nawet na tle przeciętnych Ibo i Maldonado. Pojedynek Jennings'a z Rivasem przez 11 rund dosłownie usypiał. Popularny Bye Bye boksował na wstecznym biegu. Stroną atakującą teoretycznie był Rivas, ale Kolumbijczyk nie zagrażał specjalnie swojemu rywalowi. Wydawało się, że Jennings mimo wszystko kontroluje pojedynek, jednak Amerykanin przez kolejne minuty praktycznie niczego w swoim boksie nie zmieniał. Gdy już wydawało się, że o rezultacie tej nudnej walki zadecydują sędziowie, w ostatniej rundzie Oscar Rivas postanowił postawić wszystko na jedną kartę. Ruszył z nawałnicą ciosów, a zaskoczony Jennings nie był w stanie się temu przeciwstawić. Bye bye wylądował na deskach, a po serii kolejnych uderzeń bez odpowiedzi sędzia słusznie przerwał pojedynek. Przed dwunastą rundą sprawa była otwarta. U jednego z arbitrów 106-103 prowadził Jennings, u dwóch 106-103 i 105-104 Rivas. Kolumbijczyk nie chciał jednak czekać na decyzję i swoją szarżą postanowił ukarać pasywnego Jenningsa popularny Kaboom odniósł zdecydowanie najcenniejsze zwycięstwo w swojej dotychczasowej karierze i dość nieoczekiwanie wdarł się do szerokiej czołówki wagi ciężkiej. Jakichś wielkich sukcesów mu nie wróżę, bo jednak przez 11 rund z Jenningsem nie pokazał niczego specjalnego, ale za ten atak z ostatniej odsłony na pewno należą mu się słowa uznania. Kariera Bryanta Jenningsa po odniesieniu kilku wartościowych zwycięstw znów stanęła natomiast w miejscu. Niby w boksie nigdy nie można mówić nigdy, ale wydaje mi się, że klęska z Rivasem definitywnie zamyka 34-letniemu pięściarzowi drogę na szczyt. Podczas gali w Weronie mieliśmy też niewątpliwą przyjemność obserwowania w akcji Shakura Stevensona. Wicemistrz olimpijski z Rio de Janeiro odniósł dziesiąte zwycięstwo na zawodowym ringu, nokautując w czwartej rundzie Jesse'ego Chris'a Rosalesa. 21-letni Stevenson walczy praktycznie co dwa miesiące i już teraz dostał naprawdę solidnego rywala, ale rozprawił się z nim w imponującym stylu. Pięściarz boksujący w kategorii piórkowej to jeden z najciekawszych zawodników młodego pokolenia i warto śledzić jego postępy z dużą uwagą. W piątek odbyła się też gala w Nowym Jorku, której walką wieczoru było starcie Demetriusa Andrade z Arturem Akawowem. Jeszcze kilka tygodni temu było praktycznie pewne, że zamiast Akawowa opas mistrza świata WBO w wadze średniej powalczy Maciej Suleński. Strona amerykańska wybrała jednak znacznie mniej wymagającego Akawowa i przez to pojedynek był jednostronnym widowiskiem. A i tak nie obyło się bez skandalu sędziowskiego. Zgodnie z przewidywaniami Demetrius Andrade górował nad Akawowem praktycznie pod każdym względem. Rosjanin wyszedł do ringu w zasadzie tylko po to, by dotrwać do ostatniego gongu. Dwa czy trzy razy i tak udało mu się jednak trafić Andrade, który swoją aktywność ograniczał do niezbędnego minimum. Amerykanin wygrywał kolejne rundy, ale nie robił niczego, by zwyciężyć przez nokaut. Triumf przed czasem postanowił zatem podarować mu sędzia ringowy Artur Mercanti Jr., jeśli śledzicie uważnie mój kanał, to tego arbitra możecie już kojarzyć. Niedawno wrzucałem film pod tytułem Gdy sędzia cię nie chroni, którego bohaterem, a raczej antybohaterem, był właśnie Mercanti Junior. Tym razem już w przerwie między 11 a 12 rundą sędzia sugerował Akawowowi, że może ten by się poddał. Rosjanin był w zasadzie nienaruszony, więc oczywiście kontynuował walkę, ale od początku 12 rundy Mercanti Junior ewidentnie szukał pretekstu, by przerwać pojedynek. Gdy na pół minuty przed końcem Andrade w końcu wyprowadził, Zupełnie niegroźny cios, który Akawow przyjął na gardę, sędzia wkroczył i zastopował walkę. Artur Akawow miał do arbitra w pełni uzasadnione pretensje. Oczywiście przegrałby pojedynek wyraźnie na punkty, ale wciąż nie miałby na koncie porażki przed czasem. To była jedna z najgorszych decyzji sędziowskich, jakie kiedykolwiek widziałem. Ewidentny prezent dla Demetriusa Andrade i próba uszczęśliwienia na siłę Dazon i Ediego Herna. Sam Andrade mówił po walce, że teraz chciałby zniszczyć Gołowkina. Ja uważam natomiast, że w dyspozycji z piątku to on mógłby zostać zniszczony przez naszego Maćka Sulęckiego. Wielka szkoda, że na miejscu akawowa nie było Polaka, bo moglibyśmy mieć w tej chwili Mistrza Świata w wadze średniej. A co do Mercanti Juniora, to powiem wprost: boks stanie się lepszy w momencie, w którym ten pan raz na zawsze przestanie sędziować. Walka Andrades z Akawowem była monotonna i pozostawiła niesmak, ale tuż przed nią w Nowym Jorku doszło do prawdziwej sensacji. Mało znany Pablo Cesar Cano znokautował już w pierwszej rundzie byłego mistrza świata trzech kategorii wagowych Jorge Linaresa. Wenezuelczyk 8 miesięcy temu stoczył świetną walkę z Wasylem Łomaczenko, którą co prawda przegrał, ale po drodze miał genialnego Ukraińca na deskach. Teraz w wyższej kategorii, superlekkiej, został całkowicie rozbity przez zawodnika, którego miał z łatwością pokonać. Już w pierwszej rundzie był liczony aż trzy razy, a po kolejnych ciosach bez odpowiedzi sędzia przerwał walkę. Linares stwierdził potem, że ta kategoria wagowa jest dla niego po prostu za wysoka i rzeczywiście wydaje się, że nie ma sensu by się w niej męczył. A teraz przechodzimy już do soboty i do gali w Las Vegas. i eventem tej imprezy był ciekawie zapowiadający się pojedynek w kategorii półciężkiej pomiędzy Badu Jackiem a Markusem Brownem. Jack niedawno był mistrzem świata w wadze superśredniej, później został czempionem w kategorii półciężkiej, a ostatnio zremisował w starciu o tytuł z Adonisem Stevensonem. Brown był natomiast niepokonany, lecz jego rywale byli dużo słabsi niż przeciwnicy Badu Jacka. Faworytem pojedynku wydawał się zatem Szwed. Walka od początku przebiegała jednak pod dyktando Brauna. Amerykanin, jak na tą kategorię wagową, jest naprawdę dużym zawodnikiem i na tle Jacka było to aż nadto widoczne. Szwed nie mógł znaleźć sposobu na przeciwnika, a w dodatku w siódmej rundzie po przypadkowym zderzeniu głowami na jego czole pojawiło się koszmarnie wyglądające głębokie rozcięcie. Od tego momentu krew płynęła z twarzy Jacka strumieniami, a barwa koszuli sędziego Tonego Wicksa wkrótce zmieniła się z niebieskiej na czerwoną. Zmagając się z tak uciążliwym urazem Baduczek nie miał już najmniejszych szans na odrobienie strat i należą mu się słowa uznania choćby za to, że dotrwał do końcowego gongu. Po nim sędziowie wypunktowali oczywiście bardzo wysokie zwycięstwo Brauna. Stawką walki były pasy WBA Interim i WBC Silver, można więc bez cienia wątpliwości powiedzieć, że Marcus Brown stał się istotnym graczem w kategorii półciężkiej. W tej mamy obecnie czterech różnych mistrzów świata i ogromny ruch. Brown nie jest może pięściarzem tak ciekawym jak gwoździk czy biwą, ale ze swoimi gabarytami może tutaj namieszać. I wreszcie przechodzimy do kulminacyjnego punktu weekendu, czyli walki manego Pacquiao z Adrienem Bronerem. To starcie było zapowiadane jako pojedynek byłego mistrza świata ośmiu kategorii wagowych, czyli Pacquiao, z byłym czempionem czterech kategorii Bronerem. Ja w zapowiedzi tej walki mówiłem jednak, że wyraźnym faworytem jest dla mnie Filipińczyk. Jeśli spojrzy się na rywali, których pokonywał wcześniej Broner, to trudno doszukać się wśród nich wielkich nazwisk. Gdy zawodnik o wyrażającym więcej niż tysiąc słów pseudonimie The Problem mierzył się z zawodnikami światowej klasy – Marcosem Majdaną, Seanem Porterem i Mikim Garcym, to wyraźnie przegrywał. Wątpliwości mogły powstawać tylko wtedy, gdy patrzyło się na wiek manego Pacquiao, w końcu ma on już 40 lat. Pacman potwierdził jednak, że nawet w takim wieku można w ringu błyszczeć. Od pierwszego gongu było widać, że Manny jest szybszy, aktywniejszy, bardziej precyzyjny i po prostu boksersko lepszy od Bronera. Amerykanin nastawiał się na kontry, ale więcej było z jego strony zbędnych ruchów niż efektywnej walki. Był wyraźnie zniechęcony i nie robił niczego, by odmienić losy pojedynku, a Pacquiao kilka razy zapędził go pod liny i mógł nawet wygrać przed czasem. Ostatecznie sędziowie punktowali 117, 111 i dwukrotnie 116, 112 dla manego Pakiao, co moim zdaniem i tak jest zwycięstwem zbyt niskim. Ja przyznam szczerze, że nie dałem Adrianowi Bronerowi ani jednej rundy, a gdybym już na siłę miał mu jakieś przyznawać, to maksimum dwie. Broner tradycyjnie postanowił jednak odstawić szopkę. Po ostatnim gongu demonstracyjnie wyskoczył na liny w geście triumfu, w wywiadach przekonywał natomiast, że został oszukany przez sędziów i że to jemu należała się wygrana. Takie zachowanie po walce, w której był dla rywala tylko tłem, uważam za szczyt bezczelności. Ale trudno oczekiwać kultury po zawodniku, który w ostatnich latach był kilkanaście razy aresztowany za różne wykroczenia, a jego jedynym sposobem na przyciągnięcie uwagi jest obrażanie wszystkich dookoła. Kiedyś okrzyknięto Bronera nowym Floydem Mayweather'em. Teraz wiemy już, że Mayweathera przypomina on tylko stylem ubioru, miłością do pieniędzy i arogancją. Boksersko nawet koło niego nie stał. A skoro już jesteśmy przy Mayweatherze, to oczywiście zaraz po walce rozpoczęły się spekulacje na temat jego możliwego rewanżu z Pacquiao. Floyd zasiadł zresztą podczas gali w pierwszym rzędzie, a Pacquiao w wywiadzie udzielonym w ringu zachęcał go do powrotu z emerytury. Mayweather jednak nie zareagował, a Leonard Ayerbe z Mayweather Promotions stwierdził, że rewanż nie ma żadnego sensu. Cóż, moim zdaniem już w 2015 roku było na ten pojedynek za późno, a teraz nie wniósłby on wiele dla światowego boksu. Ale jeśli pieniądze będą się zgadzać, to oczywiście wszystko jest możliwe. A samego Pacquiao chętnie zobaczyłbym jeszcze w walce z mocnym przeciwnikiem. Filipińczyk udowodnił, że jeśli kocha się boks, to nawet w wieku 40 lat można prezentować się w ringu rewelacyjnie. Można zatem powiedzieć, że na dobre rozpoczęliśmy już rok 2019 w światowym boksie, a tymczasem już w najbliższą sobotę oddech wstrzymają polscy kibice. Nasz Adam Kownacki zmierzy się z Geraldem Washingtonem. Ten pojedynek zapowiem oczywiście w osobnym filmie no i czekam na niego bardzo niecierpliwie, bo Babyface może wykonać kolejny milowy krok w swojej karierze. Na koniec zachęcam Was oczywiście do dyskusji w komentarzach. Zapraszam też do odwiedzania strony 13Runda na Facebooku oraz do śledzenia mojego Twittera, do którego link znajdziecie w opisie. A na dziś z mojej strony to już wszystko. Do usłyszenia!